Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Witajcie na moim kanale Gamila Muslima. Dzisiaj będziemy rozmawiać o konwertytach. Ja zdecydowanie bardziej wolę pojęcie revert. Natomiast ciężko chyba znaleźć w języku polskim tak naprawdę odpowiednik tego słowa. I może na samym początku wytłumaczmy, dlaczego revert. Więc to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja wam teraz powiem i wiem, że wam się to nie spodoba. Ale pamiętajcie, że jak zawsze podkreślam, to jest to, co my wierzymy jako muzułmanie w islamie. Wy nie musicie w to wierzyć. Więc dlaczego wolimy stwierdzenie revert niż convertita? Convert. Ze względu na fakt, że convert, konwertyta oznacza, że ktoś zmienia religię. Natomiast revert oznacza powrót do danej religii. Także nie jest to stricte zmiana, a bardziej powrót. Jaki to miałoby sens? Czemu to miałoby być jakikolwiek sens? Przecież ja nie byłam muzułmanką, więc czemu miałabym revert? Czemu miałabym powracać do islamu, jeśli nie byłam muzułmanką? Albo my jako muzułmanie wierzymy, że każdy człowiek rodzi się muzułmaninem. Tylko przez rodziców, ze względu na miejsce, w którym mieszka, ktoś nadaje mu inną religię. Także generalnie my wierzymy, że Allah subhanahu ta'ala tworzy nas wszystkich jako muzułmanów. I nasza natura wewnątrz, czyli nasz fitr, jest naturalne połączenie z Bogiem. Problemem jest moment, w którym ktoś zaczyna nas uczyć jakiejś innej religii czy jakiegoś innego wierzenia. Więc my wierzymy w to w taki sposób. Czyli każdy rodzi się muzułmaninem i jego religia zostaje zmieniana przez ludzi, którymi się otacza. Rodzice najczęściej na przykład są tymi, którzy tą religię zmieniają. Ale generalnie wierzymy, że każdy rodzi się z natury. Allah tworzy nas muzułmanami. Jak sobie tak naprawdę spojrzycie, każdy człowiek, czy wierzący w jednego Boga, czy niewierzący w jednego Boga, każdy człowiek poszukuje Boga. I może nie używajmy tego stricte Boga, ale każdy człowiek poszukuje Stwórcy, poszukuje połączenia z tym czymś, co nas stworzyło, co kontroluje nasze życie i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że dla niektórych to będzie energia, dla niektórych to będzie słońce, dla niektórych to będą cztery żywioły, dla niektórych to będzie kilku bogów, dla niektórych to będzie Jezus, dla niektórych to będzie, jak dla nas, jedyny Bóg, Allah subhanahu ta'ala. Natomiast at the end of the day, nawet ci, co nie wierzą, nawet niewierzący, szukają Boga na przykład w sobie. Albo na przykład, o, energia, universe, nie? Wszechświat tak zaplanował. Albo ewentualnie, nie wiem, na przykład, o, fortuna tak potoczyła się, coś tam, albo karma, albo ja jestem swoim Bogiem, jestem Bogiem, uświadom to sobie, nie? Astaghfirullahalazim. Ale wiecie, o co mi chodzi, także ludzie, nawet ateiści, oni będą mówić, że ja nie wierzę w Boga, ja wierzę w siebie. Ja wierzę w siebie samego, w siebie samą. Ja wierzę, że to ja jestem panem swojego życia. Także to poszukiwanie tego czegoś, tej, wiecie, tego większego, wyższego wymiaru, że tak powiem, jest naturą naszą, jest wewnątrz nas. Mimo tego, że ludzie będą na przykład odrzucać jednego jedynego Boga, jednego jedynego Stwórcę, to tak czy siak gdzieś tam ich natura będzie i się odzywać, że tak powiem, i będzie powodować, że oni będą próbowali znaleźć odpowiedź, znaleźć tego Boga, to coś, czemu się powinni podporządkować. I to jest nasza natura, to jest coś, co Allah subhanahu ta'ala w nas, że tak powiem, zakrzewił, takich nas stworzył i to w islamie nazywamy fitrą. Fitra właśnie jest tym takim naturalnym poczuciem jakiegoś właśnie powiązania, potrzeby poszukiwania Stwórcy, potrzeby poszukiwania kogoś, komu powinniśmy
oddawać cześć, komu powinniśmy się podporządkować i tak dalej. Więc przejdźmy sobie do tego głównego topiku, o którym chciałam porozmawiać. Zrobiłam short na YouTubie odnośnie tego, jak przyjmujemy islam. Chodzi tutaj stricte o sam proces. Mam jeden również film, w którym, który Was zapraszam, gdzie daję między innymi rady dla tych, którzy są zainteresowani, jak to było, jak ja jakby przechodziłam ten proces akceptowania islamu. Taki film, więc gdzieś tutaj będziecie mieć odnośnik. Natomiast chciałabym przejść do takiego bardziej praktycznego, nie tyle co gadanie dookoła, a właśnie to, jak faktycznie taki proces wygląda. Żeby zaakceptować islam, jest to naprawdę bardzo łatwe. Generalnie, wbrew pozorom, jest to naprawdę bardzo łatwy proces i nie wymaga zbyt wiele. Nie mamy czegoś takiego jak chrzest, żadne, nie wiem, uroczystości w meczecie czy coś takiego. Jest to zupełnie niepotrzebne. Do czego, co jest potrzebne, żeby zaakceptować islam, jest to wypowiedzenie szahady, czyli wyznania wiary. I od razu Wam mówię, że nie, jeżeli powiecie szahadę, a w nią nie wierzycie, nie stajecie się muzułmanami. Widziałam mnóstwo jakichś takich filmików, na przykład, czy żartów, w którym ktoś komuś mówił, żeby powtórzył szahadę i o, teraz jesteś muzułmaninem. Nie wygląda to w taki sposób. I takie żarty generalnie są też niedozwolone. Natomiast abstrahując od tego, żeby stać się muzułmaninem, trzeba wypowiedzieć wyznanie wiary, szahadę, natomiast trzeba w nią wierzyć. Więc jeżeli w nią nie wierzymy, no to muzułmanem się nie staniemy, muzułmaninem. No. Wyznanie wiary jest to świadectwo wiary, świadectwo tego, że wierzymy w jednego, jedynego Boga, który nie ma żadnych współtowarzyszy, i proroka Muhammada, który jest jego ostatnim prorokiem. Generalnie takie wyznanie wiary brzmi: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Taka formułka, najczęściej wypowiadana w języku arabskim i później w języku ojczystym, żeby mieć pełną świadomość tego, co tak naprawdę mówimy. No i po wypowiedzeniu tej formułki, że tak powiem, tej szahady, tego wyznania wiary, tego świadectwa wiary, stajemy się muzułmanami, alhamdulillah. Jeżeli chodzi o to, jak się przygotować, czy potrzebni są świadkowie, czy to musi być z imamem, nie. Twoje wyznanie wiary jest pomiędzy tobą i Allah subhanahu wa ta'ala. Nie potrzebujesz do tego żadnych świadków. Nikt nie musi świadczyć, oglądać tego, jak to robisz. Możesz to zrobić w zaciszu domowym, samodzielnie. Co się zaleca przed takim wyznaniem wiary, chociaż z tego co wiem, nie jest to w żaden sposób obowiązkowe, natomiast jest zalecane, jeśli masz taką możliwość, przygotować się, zrobić sobie tak zwany ghusul. Ghusul to rytualne obmycie całego ciała. Mamy rytualne obmycie, jakim jest wudu, jest obmyciem, które głównie skupia się na dłoniach, twarzy, nos, buzia, uszy, włosy, ale tylko tak przechodzimy, nie myjemy całych włosów. Przed ramiona, do łokcia, łącznie z łokciami, moi drodzy, stopy. To jest wudu i to jest coś, co robimy przed każdą obowiązkową modlitwą. Ghusul zaś jest obmyciem rytualnym całego ciała i jest to głównie prysznic tak naprawdę. Najpierw zaczynamy od początku rytualnego obmycia, jakie jest wudu, czyli myjemy dłonie, twarz, nos, usta, uszy, włosy, przemywamy ramiona, tak, z łokciami do łokci, a później przechodzimy do trzy razy, robimy jedną część całego ciała, obmywamy wodą, później trzy razy drugą, czyli najpierw prawą, potem lewą, później lewą ręką podmywamy nasze miejsca intymne. Mniej więcej tak wygląda ghusul. Możemy się bardziej zagłębić w ten temat, jeśli będziecie chcieli, albo zrobić sobie shorta może takiego. Szkoda, że shorty tylko 60 sekund, to jest trochę za mało, ale abstrahując. Taki, że tak powiem, prysznic warto sobie zrobić, jeśli macie taką możliwość, zanim przyjmiecie islam. Jednak nie jest to, z tego co ja wiem, w żaden sposób obowiązkowe. Po takim prysznicu, bądź nawet jeśli go nie wykonacie, wypowiadacie szahadę,
Możecie to zrobić gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek czujecie się, że to jest ten moment, że jesteście na to gotowi. Często ludzie mówią, że to musi być ze świadkami bądź z imamem. To nie jest prawda. Natomiast w momencie, kiedy chcecie otrzymać dokument, który będzie stanowił o tym, że jesteście muzułmanami, i taki dokument będzie wam potrzebny, jeżeli chcecie się wyjść za mąż bądź ożenić i jeżeli chcecie na przykład podróżować do Mekki, Hadż czy Umra, bardzo często wydaje mi się, no powinni raczej sprawdzać taki dokument, ponieważ żeby odwiedzić Kabę, tylko muzułmanie mają do tego prawo. Muzułmanie? Tylko muzułmanie mają do tego prawo, żeby Kabę odwiedzić. Także nie muzułmanie nie mają tam wstępu. Więc najczęściej właśnie jest sprawdzane, nie wiem jak jest w innych krajach, ale na przykład mój mąż na swoim dowodzie osobistym tu ma muslim, ma swoją religię zapisaną, natomiast ja nie mam takiego dowodu, więc ja mam wyrobiony i ja swój certyfikat na przykład wyrobiłam w Al-Azhar w Kairze w Egipcie. Taki certyfikat będzie wam między innymi też do tego potrzebny. Plus dodatkowo, jeżeli jesteście kobietami, jeśli chcecie zdjęcie w hidżabie, w paszporcie i dowodzie, potrzebujecie właśnie taki dokument, że jesteście muzułmankami, dokument właśnie waszej wiary, waszego wyznania. Bez takiego oficjalnego dokumentu, że przyjęłyście islam, nie dostaniecie pozwolenia na to, żeby zrobić sobie zdjęcie w hidżabie. I tutaj oczywiście mówię o Europie. Głównie tak, jeżeli chcecie, ja nie wiem, no tutaj w Holandii nikt na przykład nie prosił mnie o to, żebym pokazywała dowód na to, żeby wyrobić mi kartę obywatela jako Unii Europejskiej, no nieważne, i tam normalnie mam zdjęcie w hidżabie i nikt nie prosił mnie o to, żebym pokazywała żaden dokument, że jakby takie zdjęcie w hidżabie mogę mieć, bo na przykład jestem muzułmanką, tylko było to ok, masz hidżab? Robimy zdjęcie w hidżabie? Halos. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o paszport, który wyrabiałam teraz niedawno nawet w polskiej ambasadzie tutaj w Holandii, no to już musiałam pokazać właśnie dokument świadczący o tym, że jestem muzułmanką, żeby zostało wydane mi pozwolenie na to, aby moje zdjęcie było w hidżabie. Więc to jest kilka właśnie takich powodów, w których, że tak powiem, taki dokument będzie wam potrzebny i wtedy właśnie, kiedy chcecie taki dokument wyrobić, on musi być wyrobiony przez imama. W Polsce generalnie wydaje mi się, że jest to Liga Muzułmańska, czy jakiś imam właśnie z Ligi Muzułmańskiej, ktoś z Ligi Muzułmańskiej, który taki dokument, taki certyfikat wyrabia. Wtedy musicie spotkać się z imamem, wypowiedzieć z nim szahadę, i on właśnie po takim wypowiedzeniu szahady wam wyda możliwość do właśnie otrzymania takiego dokumentu. Że to jest potrzebne, natomiast jeżeli takiego dokumentu nie potrzebujecie do niczego, to on nie jest w żaden sposób obowiązkowy. Dodatkowa kwestia, jeżeli chodzi o apostazję w kościele. Nie jest ona wymagana. W momencie, kiedy przyjmujecie islam, to co było przed islamem jest wam wymazywane. Allah subhanahu ta'ala mówi, że islam niszczy wszystko to, co przed islamem. I Allah subhanahu ta'ala wybacza wam wszystkie grzechy, które dokonaliście przed waszym zaakceptowaniem islamu. Czyli w momencie, kiedy akceptujecie islam, zaczynacie swoje życie z czystą kartą. Wszystko to, co było przed islamem, jest wymazywane przez Allah subhanahu ta'ala. On wam to wybacza. Zaczynacie jak nowonarodzone dzieci, akceptując islam. Natomiast także przede wszystkim, jeśli o to chodzi, nigdy nie myślcie, że dokonaliście za dużo grzechów, żeby być, że tak powiem, godnym tego, by być wierzącym, czy być muzułmaninem i tak dalej. Nieważne tak naprawdę, ile grzechów, jakich grzechów dokonaliście przed zaakceptowaniem islamu, to wszystko zostaje przez Allah subhanahu ta'ala wybaczone. I tutaj też odniosę się między innymi do pytania, które padło gdzieś w komentarzach odnośnie tatuaży. Tatuaże w islamie są niedozwolone. Natomiast jeżeli ktoś zrobił sobie tatuaże przed przyjęciem islamu, to jest wybaczone. I nie trzeba ich usuwać. Bo to było w czasach przed islamem i wszystko to, co było przed islamem, jest nam wybaczane. Alhamdulillah. Wiemy już, jeśli chodzi o wyznanie wiary, jak to wygląda. I teraz tak.
Jeżeli chodzi o konwertytów, bardzo często spotykam się, i to głównie od niemuzułmanów, z taką teorią, że ci, którzy zaakceptowali islam, a nie urodzili się w tej religii, my wierzymy, przypominam, według nas wszyscy urodziliśmy się w tej religii, abstrahując, to może ci, co się nie wychowali w tej religii, nas nie zaakceptują w 100%, nie będą nas lubić, albo nas nie lubią, itd., itd. Z mojej własnej perspektywy, jeśli mam być szczera, zupełnie tak to nie wygląda. I tutaj już abstrahuję teraz, jeśli chodzi o podejście, spojrzenie z perspektywy islamu, mówię tutaj o własnych doświadczeniach. Za każdym razem, kiedy ktoś dowiaduje się, że jestem, powiem, rewertytką, jest bardzo szczęśliwy i bardzo się z tego cieszy. Zawsze jest reakcja mashallah, lahumma barik. Później przychodzi moment, w którym zaczynają się pytania i te pytania bardzo często już są takie bardzo don't like it. Nie lubię tych pytań, bo bardzo często są to pytania, które są typowo stereotypowe, czyli czy to mój mąż, czy to dzięki niemu, czy to mój mąż, że tak powiem, sprawił, że jestem muzułmanką i tak dalej, i tak dalej. I zaczynając od tego, że te pytania w ogóle są niezgodne z islamem i tutaj chodzi mi o to, że nikt zgodnie z islamem nie ma możliwości prowadzenia innego człowieka. Więc tutaj jakby tylko Allah subhanahu wa ta'ala może kogoś prowadzić. To tylko od niego zależy, kto będzie, tak powiem, prowadzony. I tutaj chodzi mi o to, że jakby na podstawie tego, jeśli sobie wrócicie do filmu z wolną wolą, Allah subhanahu wa ta'ala zna nasze serca, więc on wie, kto z nas ma otwarte serce na niego i tą osobę będzie prowadzić. My nie znamy serc ludzi, nie wiemy, co w ich sercach się kryje, więc my nie mamy takiej możliwości i dodatkowo tylko Allah może to robić. Allah zna to, czego my nie znamy. On widzi to, czego my nie widzimy. On zna serca ludzi, których my nie znamy. My możemy widzieć, jakie są ich zachowania i tak dalej, ale głębi ich serc nie poznamy, tylko Allah je zna. Jak Allah subhanahu wa ta'ala powiedział w Koranie i powiedział to do proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam, ty nikogo nie poprowadzisz. To ja decyduję, kto będzie prowadzony. I Allah decyduje na podstawie znajomości serc ludzi, kto będzie prowadzony. Więc w takich sytuacjach od razu pomyślenie, o pewnie ją mąż, nie wiem, nawrócił albo coś. Nie działa to w taki sposób. Tylko Allah subhanahu wa ta'ala może kogoś prowadzić. Więc bardzo często tego typu pytania padają od niemuzułmanów i muzułmanów. Już się tak niestety wprowadziło, taki stereotyp powstał, że jak jesteś rewertytką, jak zaakceptowałaś islam, to najprawdopodobniej przez mężczyznę. Mimo tego, że ja zaakceptowałam islam jako singielka i nie spodziewałam się jeszcze wtedy, że wyjdę za mojego męża. Ale abstrahując od tego, tak najczęściej taki krzywdzący stereotyp niestety pada i nie dziwi mnie to, bo często się zdarzają takie sytuacje, że kobiety nie mają własnego zdania i rozumu i akceptują islam, akceptują, ponieważ realnie tego nie robią, ale robią to tylko po to, żeby mężczyźnie zaimponować. A jak mężczyzna odchodzi, to i one od islamu odchodzą, bo nie robią tego dla Allah subhanahu wa ta'ala, tylko dla jakichś tam korzyści, czy nie wiem, przypodobania się i tak dalej, albo na przykład ze zwykłej fascynacji czymś nowym, a nie stricte ze względu na wiarę. Także zdarzają się takie sytuacje, ale bardzo nie lubię, jak i każda muzułmanka, wydaje mi się, nie lubimy w momentu, w którym ludzie wykorzystują te sytuacje, żeby stworzyć stereotyp i, że tak powiem, na każdą osobę go przerzucać. Tym bardziej, że to ma miejsce tylko i wyłącznie w momencie, kiedy na islam przechodzi kobieta. Mężczyzn, którzy przychodzą na islam, i tu was zaskoczę, nawet Polaków jest bardzo dużo. Natomiast nikt im takich pytań nie zadaje. Nie pytają się, czy o, pewnie jakaś muzułmanka cię przekabaciła. Nie. Jakoś mężczyzna zawsze może wybrać za pośrednictwem swojego rozumu i swojej wolnej woli i tego, że nie wiem, dokonuje własnych decyzji, a u większości kobieta, i tu mówię o muzułmanach i niemuzułmanach, reakcje zawsze są takie, może nie zawsze, ale w większości, są takie, że o, ona pewnie jako kobieta sama nie umie wybrać, więc pewnie ją ktoś namówił. Ale tak jest. Jest to krzywdzące, ale cóż, nic na to nie poradzimy. Tak wygląda świat, niestety. I tutaj głównie mówię o kobietach, bo
Muzułmanie, mężczyźni raczej rzadko tak myślą. To właśnie kobiety najczęściej, mi przynajmniej się zdarzyło, że to muzułmanki najczęściej jakby miały właśnie taki stereotyp i zadawały mi właśnie tego typu pytania, że o pewnie mąż albo nie wiem, pewnie jakiś chłopak albo coś, że tak powiem. To rzadko kiedy się zdarza u mężczyzn muzułmanów. Najczęściej jest to od kobiet. To taka moja refleksja. Nie wiem, czy wy też tak macie, jeżeli mam jakieś muzułmanki, które mnie tu oglądają, ale ja mam taką refleksję, że najczęściej to jest właśnie od kobiet. Natomiast jestem już do tego przyzwyczajona, że kobieta kobiecie, no tak niestety bywa. Może dlatego tak właśnie jest, bo tak naprawdę same sobie szkodzimy. Strachując, bo to nie o tym jest film, więc raczej na ogół jednak, że spotykam się z bardzo pozytywnymi. Ludzie nie są źli albo nie wiem, nie traktują mnie jako, nie wiem, gorszy sort człowieka. Oczywiście pytania, jak to się stało, zawsze są i często są motywowane stereotypowo. Natomiast nigdy nie spotkałam się z jakimkolwiek negatywnym traktowaniem, tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że ja zaakceptowałam islam, a nie byłam w nim wychowana. I teraz powiem z perspektywy islamu. Jeśli ktoś faktycznie ma trochę wiedzy na temat islamu, to będzie wiedział, że tak naprawdę każdy był rewertytą. Koran został zesłany Arabom. I Arabowie, nie, lud Kurajisz, który tam się znajdował, gdzie prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam żył, byli politeistami, byli ludźmi, którzy czcili różnych bogów. Nie wyznawali wiary w jednego jedynego boga w większości. Proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam został zesłany przez Allah subhanahu wa ta'ala anioł Gabriel. Natomiast każda inna osoba, która słuchała później tego, co prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam przekazywał od Allah subhanahu wa ta'ala, akceptowała islam, będąc wcześniej wierzącym totalnie inne rzeczy. Albo właśnie politeizm, albo jakiś totalnie zupełnie nie mieli, mieli to gdzieś i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystkie, tak naprawdę cała sahaba, prawie, bo już nie mówię o tych, którzy urodzili się od konwertytów, tak? Ale pierwsi kompanie proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam byli rewertytami, byli osobami, które nawróciły się na islam. Konwertytami, jeśli tak wam łatwiej. Natomiast nie do końca się to zgadza, ale w polskim języku, let's say, jakiekolwiek stereotypizowanie, nieszanowanie ludzi, którzy zaakceptowali islam później, którzy nie byli w nim wychowani, jest nieprawidłowe z perspektywy islamu, ponieważ każda osoba, która zaakceptowała islam z ludzi, o których my się uczymy, była właśnie rewertytą, konwertytą. Więc tego typu podejście jest totalnie niezgodne z islamem. Po tym, jak prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam otrzymał rewelację od anioła Gabriela, czy za pośrednictwem anioła Gabriela od Allah subhanahu wa ta'ala, on był już wtedy w związku małżeńskim z Hadidżą. I Hadidża była pierwszą rewertytką, konwertytką, która zaakceptowała islam po proroku Muhammadzie sallallahu alaihi wasallam. Kobieta! I o tym się uczymy. No i oczywiście było wiele innych. Później już, że tak powiem, oni się zaczęli, że tak powiem, zwiększać w liczbie. No i po jakimś czasie tworzyli oczywiście związki, małżeństwa. Pojawiały się dzieci i te dzieci już były wychowywane w islamie. Natomiast te pierwsza generacja, że tak powiem, pierwsi ludzie, którzy zaakceptowali islam, po tym jak prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam stał się tym prorokiem, został wybrany i zaczął jakby, że tak powiem, aktywnie działać jako prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to byli konwertyci, rewertyci. Ludzie, którzy nawrócili się na wiarę w jednego, jedynego Boga. Więc z tej perspektywy, mimo tego, że zawsze znajdą się dobrzy i źli ludzie i będą tacy, którzy będą na nas patrzeć tak, a nie inaczej, i to działa w dwie strony, są też i rewertyci, ludzie, którzy zaakceptowali islam, wrócili do islamu, którzy będą źle patrzeć i, że tak powiem, z góry patrzeć na muzułmanów, którzy wychowali się w islamie, astaghfirullah. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Dodatkowa kwestia, patrzenie na kogoś z góry, uznawanie siebie za kogoś lepszego, bo się na przykład wychowało w islamie, czy jakiekolwiek inne, że tak powiem, powódki do tego, żeby uznawać się za kogoś lepszego, za kogoś, kto
jest bardziej, nie wiem, kochany przez Allah subhanahu wa ta'ala i tak dalej, astaghfirullah, to pochodzi od Iblis. Jest to arogancja i jest to niedozwolone w islamie. Iblis, który nie posłuchał Allah subhanahu wa ta'ala, kiedy Allah subhanahu wa ta'ala nakazał mu pokłonić się Adamowi i on powiedział nie. Dlaczego on powiedział nie? Dlaczego on nie chciał się pokłonić Adamowi? Ponieważ uważał, że Adam jest słabszym stworzeniem, że Adam nie zasługuje na niego pokój i że on jest lepszy od Adama, więc po co on by się miał mu kłaniać? Więc w islamie my tego typu arogancję i stawianie się ponad wszystkimi i uznawanie, że o, ja to jestem muzułmanką, która się wychowała w islamie, więc ja jestem lepsza niż te konwertytki, albo ja jestem konwertytką, więc ja jestem lepsza, bo mnie Allah wybrała, ona się w tym urodziła, więc już tak ma, więc po prostu jej to zostało narzucone, a ja sama wybrałam, astaghfirullah, to nie jest dozwolone w żaden sposób i pochodzi to od szatana. Jest to stricte charakterystyka, jest to stricte cecha szatana. Bycie właśnie arogantem, bycie kimś, kto uznaje się za lepszego niż ktokolwiek inny. Drugie znaczenie słowa arogancja, na podstawie również szajtana i nie tylko, to odrzucanie hak, czyli prawdy. Hak, czyli prawdy. Odrzucanie din, odrzucanie Allah subhanahu wa ta'ala, odrzucanie czegokolwiek z Koranu, odrzucanie czegokolwiek z sunny, odrzucanie tauhid, cokolwiek z tym związane, arogancją będzie uznane odrzucanie prawdy. Także stawianie się ponad wszystkich jako lepsza osoba oraz odrzucanie prawdy, odrzucanie prawa Allah subhanahu wa ta'ala, odrzucanie Koranu bądź czegokolwiek z Koranu, nawet odrzucenie jednego zdania z Koranu jest już arogancją i jest też kufr, czyli shirk, czyli niewiarą. Także mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłam mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o konwersję, jeżeli chodzi o proces, jeżeli chodzi o postrzeganie konwertytów. I na końcu bardzo, bardzo ważna rzecz. Bez względu na to, jak Was postrzegają, bez względu na to, czy muzułmanie Was lubią, czy muzułmanie uznają, że Wy jesteście okej, albo dobrzy, czy niedobrzy i tak dalej, czy uznają się muzułmanie jakby wychowani w islamie, uznają się lepszych za lepszych niż Wy, czy nie muzułmanie Was obrażają, albo nie wiem, mówią, że nie wiem, różne obelgi i tak dalej, albo myślą, że są lepsi od Was, nie ma to żadnego znaczenia. Wyznajemy wiarę w jednego, jedynego Boga dla tego jednego, jedynego Boga. Bez względu na to, jakie testy, ile ludzi będzie nas za to gnębić, wyzywać, będzie się uznawać za lepszych od nas i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia. My wyznajemy wiarę dla Allah subhanahu wa ta'ala. Jest wiele przykładów z sahaba, z kompanów proroka Muhammada i płci męskiej i żeńskiej, w której byli oni bardzo źle postrzegani albo nawet torturowani przez swoje rodziny za to, że zaakceptowali islam, za to, że wierzyli w jednego jedynego Boga, a ich rodziny w to nie wierzyły i nie poddawali się. Nie oddawali swojej wiary, nie przestawali wierzyć, dalej wierzyli mimo tych tortur i mimo tych ciężkich testów, które na nich zostały nałożone, nie poddawali się i dalej wierzyli w jednego, jedynego Boga. I to jest bardzo ważne. Jest również ciekawa historia, którą wydaje mi się, że na poczet tego filmu fajnie by było wspomnieć. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam wyszedł za Żydówkę. Ta Żydówka zaakceptowała islam. Żony proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam nie traktowały jej dobrze. Na imię miała Safia, książka, którą zresztą Wam polecam. Więc Safia zaakceptowała islam i kobiety ją zobaczyły, jej piękno, subhanallah. I Aisha z zakrytą twarzą weszła i rozpoznała Safię i wyszła. Kiedy wyszła, prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam zapytał, co widziałaś. Ona odpowiedziała, ja widziałam Żydówkę. On powiedział, nie mów tak. For surely she has entered Islam, ponieważ ona zaakceptowała islam. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam przyszedł do mnie i dotarły do mnie słowa od Hafsy i Aiszy. Więc ja do niego o nich wspomniałam. I on powiedział, czemu nie odpowiedziałaś im, że jak wy jesteście lepsze ode mnie, kiedy mój mąż jest prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mój ojciec to Harun, mój wujek to Musa.
Więc co do niej trafiło, to było to, Aisha i Hafsa poczuły się, że one są lepsze od niej, ponieważ one są honorowane przez proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam i one są jego żonami i jakby też są, że tak powiem, z jego lineage, także z family tree i tak dalej, nie? Kuzynie i tak dalej. A Safia jest zwykłą kobietą, która była w dodatku Żydówką. Kolejny przekaz, który mamy. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam dowiedział się, że jakby jego żony, tutaj pewnie głównie chodzi o właśnie o Hafsę i Aiszę, nie do końca dobrze patrzyły tak z góry właśnie na tą Safię. I prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział do nich: idźcie umyć swoje buzie. A one odpowiedziały: dlaczego? Z czego? A on odpowiedział: od patrzenia w zły sposób i obrażania, wyśmiewania Safii. On na Boga przysięga, że ona jest z prawdomównych, że ona jest z godnych zaufania i jest po prostu dobrą muzułmanką. Alhamdulillah. Także słuchajcie, to nie są sytuacje, które się nigdy nie zdarzały. My jako muzułmanie mamy obowiązek z nich wyciągać lekcje. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigdy nie pozwolił na to i nie akceptował tego, żeby w taki sposób się zachowywać. My powinniśmy z tego wyciągać lekcje. Nie ma znaczenia, kto kim był, zanim zaakceptował islam, w co wierzył i co robił, jakie grzechy popełniał. Allah subhanahu wa ta'ala po przyjęciu islamu wymazuje nasze wszystkie grzechy przed. Zaczynamy jako nowi, nowonarodzeni, jako muzułmanie. I nikt nie powinien nikogo traktować źle ze względu na to, że na przykład jest rewertytą i tak dalej, i tak dalej. Ani też na przykład dawać pod wątpliwość jego wiarę. Seriously right now? Przepraszam. Już kończymy, tak czy siak, ale... Okej. Tyle, mam nadzieję, że wam film się podobał. Piszcie w komentarzach, jakie tematy chcecie, żebym jeszcze poruszyła. Inshallah, niedługo poruszymy również temat antysemityzmu w islamie. Ostatnio to wyszedł bardzo w sumie ciekawy pomysł, a aktualnie z tym, co dzieje się w Gazie, wydaje mi się, że jest to dobry pomysł na to, żeby to poruszyć. Teraz ja lecę sprzątać, bo jutro jest Eid. Alhamdulillah, kończy się Ramadan. Niech Allah subhanahu wa ta'ala zaakceptuje nasz post i przebaczy nam nasze grzechy. Amin. Jest to trochę smutne, bo nie będę ukrywać, każdy muzułmanin, chyba nie znam muzułmanina, który nie kochałby Ramadanu. Jest to czas, który uwielbiamy. Natomiast wszystko co dobre szybko się kończy. Subhanallah. Inshallah, w następnym roku będziemy, inshallah, mieć możliwość poszczenia i przechodzenia tego czasu po raz kolejny. Niech Allah subhanahu wa ta'ala nam pozwoli, abyśmy mogli żyć do kolejnego Ramadanu i żebyśmy byli pobłogosławieni tym, abyśmy mogli ten Ramadan w przyszłym roku, że tak powiem, przechodzić i pościć i oddawać Allah cześć. Pamiętajcie, że koniec Ramadanu nie oznacza koniec ibady, nie oznacza końca czci do Allah subhanahu wa ta'ala, nie oznacza końca islamu. To, co robiliśmy w Ramadan, powinniśmy robić w przeciągu całego roku i wyciągnąć z tego okresu jak najwięcej, żeby kontynuować to, co robiliśmy. Nie jest tak, że kończy się Ramadan, kończę pościć, kończę robić wszystko to, co robiłam, przestaję czytać Koran, przestaję się modlić, przestaję to i to. Astaghfirullahaladzim. To nie jest dozwolone i to nie na tym rzecz polega. Dziękuję wam i życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie o subskrypcji i komentarzach i lajkach oczywiście. No i będzie inshallah więcej shortów. Dajcie mi znać, czy lubicie shorty i planuję też inshallah livestream w następny weekend. Także dajcie mi znać, czy chcielibyście livestream i kiedy by wam najbardziej odpowiadało dzień i godzina w komentarzach. Także dziękuję wam, subskrybujcie i miłego dnia wam życzę. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa!